Halo, halo widzowie, witam was w kolejnym odcineczku CitySesów. Jak widzicie, oglądając na miasto mamy korki w kilku miejscach. Zastanawiam, skąd one się tutaj biorą. No, jak widzimy, to skrzyżowanie tutaj jest jakoś turbo oblegane. Nie wiem czemu to jest tak jakby źle rozrzucone, bym rzekł. To jakiś wypadek. To jest dużo aut w ogóle zaparkowanych tak kinda bez celu. Trzeba tu ruszyć. Stawić parking. Jeden tu jakiś duży. Tutaj też musi być duży obowiązkowo. Jakieś mniejsze potem wreszcie. Trzeba pamiętać, żeby nie podłączać parkingów do głównych dróg. Tylko co najwyżej do pobocznych. I powinno być cacy. Teraz tak, na tej naszej strefie wydać opłatę za parkowanie na poboczu, drogi, recykl. O, ciekawe jak to wpłynie. Dosyć takie restrykcyjne, ale go na si. Jesteśmy srogo na plus, to 200k. Tylko teraz trzeba zobaczyć. Tutaj się już chciałem powiedzieć, że ogarnęło, ale nie. O, będzie prawdopodobnie trzeba przebudować. Zrobić coś takiego, że jak jedziemy tutaj sobie autem. Pyk, pyk, pyk. Dajmy im tu rondo. Dobra, powinno być troszeczkę lepiej. To na pewno, nie? Tego skrzyżowania nie jestem pewien. Wydaje mi się, że jest troszeczkę za blisko ronda. Ale zobaczymy później. Korek uliczny. Na razie się ludzie zjeżdżają do parkingu, to do wybaczenia, nie? Ale powinniśmy dać im kolejne możliwości parkowania. To nie jest główna droga, nie? To jest tutaj. Nawet tutaj dajemy jeden. Dobra. Będziemy musieli, widzowie, stworzyć też takie... Nie wiem, czy to stąd nie zrobimy takiego odjazdu, żebyśmy dali małe zagęszczenie dla mieszkańców, żeby mogli sobie, żeby mieli gdzie mieszkać w ogóle, nie? To też jakby powinno być jednym z naszych celów. Wiecie, tak sobie tutaj na jakichś zadupiach będą mieli małe domki. I będzie cacy, bo dużo ruchu nie powinni nam zajmować, a dla nas to będzie plus. Tylko że teraz strasznie się zakorkowało to miasto. Tutaj się ogarnęło. Niektórzy lubią płacić za parkowanie na poboczu, także nas to nie rusza. Tutaj moglibyśmy sobie narzędziem wygładzić to. Ja chyba musiałbym troszkę moc zwiększyć, ale to raczej nic nie da. No, ciężko. No dobra, ale gdzieś cmentarz musi być, nie? Tutaj jest przerażający trafik. Odgonale. Mimo iż mają więcej niż jeden wyjazd z miasta, nie? To i tak atakują ten.
samo tyczy się wjazdu. Więcej niż jedno zwierzę. Ale zróbmy coś jeszcze takiego. Widzę tutaj możliwość podłączenia się do jeszcze miasta. To skorzystajmy z tego. Im więcej, tym lepiej dla nas na ten moment. Bo otwieramy się na turystów. I wydaje mi się, że chyba i tak to jest... Każde miasto jest inne wtedy tutaj. Jakiś Petun... O, Rybkowice. Ochlowice i Parapetowice. Dobra. Nice. Każde miasto jest inne, nie? Tutaj z tym trafikiem idzie jakoś już. A, tutaj jeszcze. Dobra, musimy im dać czas po prostu, nie? Żeby się ogarnęli. I się zastanawiam, gdzie ich tutaj podłączyć, nie? Można byłoby spróbować... Tutaj w sumie. Robić coś takiego. Stąd. Coś takiego. No i tak, tutaj będą głównie te takie no malutkie domeczki. Nie wierzę, że ktoś to jako shortcut traktuje. Naprawdę nie wierzę w to. No i nice, no i coś takiego, nie? Rozbudujemy to troszeczkę tą stronę jeszcze. Aha, i tutaj takie coś już się tworzy. No. Understood, have a nice day. Dobra, teraz mając coś takiego... wydaje mi się, że jeszcze i tak jedną drogę powinniśmy tutaj. Żeby... To troszeczkę miało. I mam coś takiego, nie? Wydaje mi się, że to jest nie najgorsze. Tylko jak z edukacją na teraz? Mało szkoły podstawowej brakuje. Tylko którym mieszkańcom? Jeżeli chodzi o dostęp, wam? Tylko, że nam nie pokazuje. Aha, to jest wykształcenie obywateli. Ale nie, tutaj nie mają szkoły podstawowej. Zostawmy je. Jest tacy. Będziemy musieli polibudę gdzieś później postawić, nie? Tylko, że ona jest przeogromna, aż mi laguje. I się zastanawiam, czy mielibyśmy gdziekolwiek miejsce, żeby tą politechnikę postawić. Ale no na razie nie wygląda nawet na to. Tutaj. I chyba się na to pokusimy. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Coś takiego. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, czy teraz, dobra, muszę się upewnić, czy tak działa, jak ja myślę. We know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Industry in the region is dobra, czyli działa. And when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Dajmy do budówkę od razu i to jest duża polibuda już, nie?
abandoned building. That's right, Jim. This decay Postawmy coś na samopoczucie. Industrial decline sweeping the city. People are being laid off. The industrial sector is on the verge of collapse, and worryingly, crime is on the rise. Thanks, Kim. Always got to watch out. Okej. Not to mention collapse. Jest na całe miasto bonus. We'll have more after this. To musi stać w tym? Bo właśnie nie wiem, czy to musi stać w... Kurczę. Hard to say. Taka rafineria nie byłaby zła do postawienia. No i mamy. Nice. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. O, ja teraz w ogóle już achievementy dobrze się naliczają, bo, albo to są nowe. Chociaż wątpię, żeby teraz był ogień, znaczy pożar, dostałem aczka. Odpalając grę dostałem achievement za doświadczenie każdej pory roku. Już ciekawie. No no. Ile tu jest taksówek w ogóle? Hell. Jest zajazdem taksówek. Tutaj. Tak? Nie. Dobra, postawmy ją gdzieś tak. Powinniśmy też ją gdzieś mieć. W razie czego. Ale wydaje mi się, że gdzieś się powinna stać. Ale niech zostaje kolejna. No. Tutaj mamy dostawione. W sensie, gdzie ja mogłem postawić jeszcze jedną tą taksówkami, ale na razie się nie dowiem. Ale mamy, za co tyle siana? Podatki 10 milionów? O! Widzowie, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, nie było opcji, żebyśmy tyle zarobili z podatków. Jest coś nie tak z patchem. No nie no, jak atery mieszkalne, tego nie było. No, ej, tego nie było. Ej, jakieś przygotowanie do nowego patcha? No, ale no zobaczcie, to jest huge div. 11 milionów. Nie, nie, nie. Coś mi to się nie podoba, nie? Mówię, coś nie pasuje strasznie. No. Dostałem achievement za tornado. Gdzie mamy tornado? Wystawiamy te sklepy wzdłuż tej drogi. O, hola, hola, sprinterzy. Bez takich tutaj. Narzekasz na ruch uliczny? Ościusz czym do ludzi. Dobra, ale dobrze, jakby nas... Nie wiem. Będę się zobaczyć, coś patrz nie zmienił, bo to moje to trochę... dzieje. I taksówki miasto psują. Beka. Jaki sznur taksówek. Dobra, widzowie, musimy coś z tym zrobić, bo jest grubo. Tylko teraz tak, żeby to miało ręce i nogi. Chciałoby się otworzyć na... port, normalny port. I kupić sobie tą strefę tutaj. I stosownie zrobić jakiś hub komunikacyjny. Także w razie sobie wykupimy te tilesy. No, tyle potrzebujemy na spokojnie. Jeszcze, o, no są nowaczki, everything the light touches na przykład. Ciekawe. Dobra, jeszcze tylko rozbudujmy tą strefę z
Wydała mi tutaj, tyk. Malowanie sobie wezmę szybciej. Idziemy wzdłuż głównych dróg, nie? Wzdłuż nich będziemy tylko sklepy stawiać. Dobra, git. Wszystkie małe domki są zbudowane. Dobra. Skoro teraz mamy... Ja bym to sobie wyrównał prawdopodobnie. Bo jeszcze i tak nie ma strefy hotelowej i tak dalej, tak jak w Gardunie. A, i jak wejdziemy sobie w podatki, to czy nie zmniejszy nabierał? Chciałbym, żeby się to ruszyło mi tutaj. Biura i na te. Odpuszczę 1% podatku, ty. Przesady. Ale dobrze, dobrze, bo poczują tę grę w końcu. Poziomu, dobra. Teraz to sobie wyłagodzimy. Tą górę, tej góry bym się chciał z chęcią pozbyć. To jest teraz za wysoko, to jest... Powinniśmy się dostosować do którego poziomu? Do tego tutaj. Jeśli chodzi o rozmiar. Że jeszcze nic nie widzę, many. Łagodzić. Jesteśmy na dobrej drodze i tak. Dobra, pędzel na stówę i lecimy, nie? Teraz jak już te rzeczy mam postawione, chcę się teraz zastanawiam nad... No jak mam taki teren już zrobiony, to wiecie, dupnąć lotnisko, od razu dworzec, od razu ten port, wszystko naraz, zrobić coś. Metro chyba byłoby bardziej przystępne, mam wrażenie, no. Bo metro byłoby chyba o wiele lepsze. Muszę chyba kolejny parking. Ale alternatywę tutaj. Tutaj, o. Dobra, ale my nie jesteśmy potrzebowań kompetencyjnych. I jest problem z prądem. I już nie ma. I już jest. To powoduje nasz problem. Zator. Jest zator. I co ja mam zrobić, żeby tego zatoru się pozbyć? Jeszcze raz. Nie ma wystarczającej przepustowości.
Pierwszy raz się z tym spotykam. No i tutaj też występuje Zator, nie? Tu się bardziej uspokoiło. Ale jak tutaj postawię, to będzie, że jest do niczego, nie? Podłączone. Dalej patrzą na prąd? Patrzą, no. Dobra, może jakbyśmy uspokoili to trochę, zmniejszyli ilość tych tutaj. No, a ty jeszcze masz problem? Jest w stanie... Dobra, ale jak jestem Zatorem, muszę wygrać. Jednak cierpi na tym druga część miasta, nie? A tutaj nie mamy nawet jak farmić prądu. Dobra, tylko że no nie wiem jak wygrać z tym Zatorem, nie? Jakiego wtedy? Aha, coś się tutaj nakłada na siebie. Czeka, czym się wydaje, czy tego prądu nie eksportowaliśmy? To no, nie ma tego stąd. A linia eksportowa jest. The city has adopted a recycling policy. All citizens are encouraged to place their recyclables in. Dobra, chyba to nam pomogło. Let's keep our city green and beautiful. Start today. This has been a patrz ile wypadków, co się dzieje? To address the limitations of the city's power grid. Nie, widzę, co się skupczyło w patchu. To już nawet tak wygląda. Jest za dużo wypadków. Be energy smart. Remember to turn za duże dochody. Nie byliśmy ledwo na styk. Jesteśmy kilka milionów. Już kilkanaście na spokojnie. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. O, z tym jest problem. Jazdy. Our story this hour. Kim is unseen outside an abandoned building. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping the city. People are being laid off. The industrial sector is on the verge of collapse. And worryingly, crime is on the rise. Thanks, Kim. Always gotta watch out for crime. Not to mention collapsing buildings. We'll have more after this. More local news today. The tourism board just released their latest figures and dobra. The number of musimy to zmienić na to. By over 20% last season. Well, that's fine by me, Jim. I just love it here. Wysoka przestępczość, ruch uliczny, na ruch uliczny. Będzie leżał bardzo, bardzo, bardzo długo. Na poziomie 50% nie dyskutować. Niczym w Ameryce. Dobra, no ale będziemy z tym walczyć, nie? Spróbujemy tak, na pewno będziemy musieli metr postawić. Tutaj to 50 punkt, to jest nasz cel.
Bank centralny też musimy mieć. Bo bank centralny nam czas dochód zwiększy, no po prostu. Ile tych taksówek to jest? To jest chore. O. To najlepiej chyba to pokazuje. Ale dobra, widzowie, na tym sobie zakończymy. Dane są. O, widać, wyrównałem to? Wyrównałem. Tacy. Będziemy w takim razie sobie w następnym odcinku tutaj już kombinować z tym. Jak to wygląda na tym z lotniskiem? Co tu miejsce nam to zajmie? O, nie tak dużo w sumie, no. Jak to ma być w tą stronę, nie? Dlatego tutaj. A i nie może nic stać na przeszkodzie. Czyli żaden budynek, dobra. Ale dziwne. Dobra, widzowie. Dziękuję wam za oglądanie i gdzieś w następnym odcinku. Do zobaczenia.